23 kwietnia mamy pierwszą turę wyborów. Tutaj liczą się aż 4 kandydaci. Największe oparcie w sondażach ma Marine Le Pen. Osoba dość kontrowersyjna, w związku z tym rynki nie chciałyby widzieć jako prezydenta. Na drugim miejscu jest Emmanuel Macron, centrysta, oczywiście osoba prorynkowa. Natomiast trzecie i czwarte miejsce w zasadzie ex aequo François Fillon i Jean-Luc Mélenchon. I tutaj pojawia się moim zdaniem coś, co nie było przez rynek uwzględniane, czyli dość mocna pozycja Jean-Luc Mélenchona, który w ciągu 2-3 tygodni zwiększył poparcie o 7 punktów procentowych, czyli bardzo dużo. I w takiej sytuacji istnieje moim zdaniem duże ryzyko co do wyrokowania tego, jak potoczy się druga tura wyborów. Druga tura wyborów, przypomnę, że 7 maja. Myślę, że po pierwszej turze zaskoczenia nie będzie, czyli na drugiej tury przejdą Marine Le Pen i przejdzie Emmanuel Macron. Natomiast analiza tak zwanych przepływów elektorskich właśnie w drugiej turze może stwarzać ryzyko, że prezydentem Francji zostanie Marine Le Pen. Dlaczego? Z tego powodu, że jeżeli spojrzymy na programy wyborcze, to zarówno Jean-Luc Mélenchon, jak i Marine Le Pen w zasadzie są do siebie podobni w sensie polityki antyimigracyjnej, czy też polityki wewnętrznej odnośnie podejścia do gospodarki i tak dalej. W związku z tym tutaj takie ryzyko jest i sądzę, że rynki finansowe mogą być dość nerwowe po pierwszej turze, czyli w tym okresie 2 tygodni. 23 kwietnia do 7 maja, zwłaszcza jeżeli by się okazało, że rzeczywiście wynik Jean-Luc Mélenchona będzie dość dobry. Wtedy będzie ryzyko właśnie tego, że jego wyborcy poprą Marine Le Pen, natomiast Emmanuel Macron będzie miał sytuację trudniejszą, żeby znaleźć poparcie. Natomiast oczywiście, jeżeli 7 maja zostanie prezydentem Marine Le Pen, rynki będą mocno zszokowane. Sondaże do tej pory, jak widzimy, nie dawały szans tej osobie. Ja tylko zwrócę uwagę na jeden plus. Plus jest taki, że prezydent Francji nie może samodzielnie decydować o wyjściu z Unii Europejskiej czy strefy euro. To do tego musi być referendum, więc istnieje taka nadzieja, że prezydent Marine Le Pen nie będzie aż taka destrukcyjna, jak to się wszyscy obawiają. Ale rzeczywiście pierwsze dni, pierwsza reakcja bardzo nerwowa, coś podobnego do tego, co obserwowaliśmy rok temu w czerwcu w przypadku Brexitu, czyli złoty w tym momencie byłby słabszy nawet o 10-15 groszy w ciągu dnia, dwóch, zaraz po 7 maja. Natomiast jeżeli wygra Emmanuel Macron, będzie uczucie ulgi, że już jest za nami pewien etap. Emmanuel Macron jest prorynkowy, proeuropejski, w związku z tym tutaj mielibyśmy uspokojenie nastrojów, złoty zyskałby parę groszy.